Jest scena, za chwilę pojawi się na tej scenie zespół. Normalnie bym powiedział, lubicie je, poklaskajcie im i one by się wtedy radowały. Jeszcze jest nowe hasło wymyślone, one to lubią. A o kim tutaj jest Gotka? To przecież zespół Arcadia Band. I tu mam taką małą ściągę, bo ten zespół zdobywał 3 razy z rzędu laur najlepszego szlagieru w podsumowaniu listy śląskich szlagierów. I to w latach było podzielone tak. Powiedz mi, to rok 2018. Tańcz, gdy Buzuki gra, rok 2019. No i zaś będzie Weekend 2020 rok. To też głosami waszych właśnie wysłanych SMS-ów i nie ino i głosami fanów szlagierowego rynku muzycznego zostaje wybrany zespół jako najlepszy szlagierowy wykonawca za 2020 rok. To właśnie one. Poklaskajcie im. Dobrze. Ewelina Tadei. Tak, tam jest Ewelina. Proszę bardzo. Tutaj się nazwisko się zmieniło niedawno. Na trudniejsze, proszę, Julia Szarafińska, proszę bardzo. I Sylwia Garbaty, proszę. No i oczywiście. Tu jest rozpisane. Uwaga, będę cytował. Woman Timu. Brakuje Wonder, ale to jeszcze już niedługo. Babskiego zespołu Frontmenka. Autorka, kompozytorka. Tak jest. Dorota Pacholarz. Witam serdecznie. I tak to właśnie wygląda pełny damski już teraz skład Arcadii Band. Rozpędzacie się, trenujecie, szlifujecie. Tak, to jest wielkie artystyczne dzieło, żeby pokazać je publiczności. Ale niestety sytuacja pandemiczna trochę to wszystko blokuje. Nie jest wam przykro z tego powodu? Oczywiście, że jest nam przykro, no ale jesteśmy zespołem, który, jak już wcześniej wspomniałeś, zrobił tak zwanego hat-tricka, czyli 3 razy z rzędu zdobył tytuł Szlagier Roku. Wreszcie są takie lewandowskie szlagery. No wiesz, i to do czegoś po prostu zobowiązuje, wiesz, no taki zespół nie może osiąść na laurach. I no, też może powiem tak szczerze, że to jest chyba cecha mojego charakteru, że no... Powiem publicznie, powiedz. Jestem perfekcjonistką, powiedz. I zawsze wysoko stawiam sobie poprzeczkę. No i co za tym idzie, zespół Arcadia Band i dziewczyny też do tej poprzeczki dążą, bo nie mają innego wyjścia. Pani kierownik powiedziała, koniec. No ale słuchajcie, tak to już jest, że wiesz, jak sobie stawiasz tą poprzeczkę w pewnym momencie, na przykład na takiej wysokości, to potem może być już tylko wyżej. Nie no, wolno ci, wiesz, zejść oczywiście z tego pułapu. Ale Dorota, prawda? Powiedz mi, skąd pomysł na stawianie tej poprzeczki tak wysoko? I czym godą tak wysoko? Bo niech mnie poprawi kiedykolwiek z zespołów, jak się mylę oczywiście, mnie się wydaje, że wyście są jedynym zespołem, który teraz ten pandemiczny czas spędza na tym, żeby spotykać się w jednym miejscu, próbować i robić coś, co chyba nie robi żaden z zespołów, czyli próbować program od A do Z. No wiesz co, myślę, że tak, że jeżeli, nie wiem czy jedynym, ale na pewno jednym z nielicznych, natomiast jakby sytuacja na nas to wymogła, raz, że zmiana składu, a dwa, że tak jak powiedziałam wcześniej, że sami sobie, znaczy ja sama tą poprzeczkę zawiesiłam dość wysoko i to spowodowało, że robimy na nowo cały program, że spotykamy się już nie teraz, widzisz, raz w tygodniu, tylko 3 razy w tygodniu i to są próby realizacyjne i próby choreograficzne i tak zwane próby wydolnościowe, czyli ile zespół Arcadia Band jest w stanie zaśpiewać utworów jednym ciągiem, bez przerwy, wiesz? I ile wyszło? No powiem ci, że stanęłyśmy teraz na 22 utworach, co jeżeli przemnożymy 22 utwory razy około 4 minuty, czyli wydolnościowo... 90 minut. No tak, to jest dobre 1,5 godziny do 2 godzin zespół Arcadia na ten moment jest w stanie wykonać swój autorski koncert. I dodam jeszcze tylko, że to nie jest tak, koncerty zespołu Arcadia nie będą teraz zrobione w ten sposób, że na przykład będzie zawsze ściśle określona playlista utworów, że zawsze po danej piosence będzie zawsze ta piosenka. To będzie, wiesz, to będzie taka roszada i to będzie zmieniane. I to też są bardzo ważne rzeczy. I to właśnie też są rzeczy, które musimy przetrenować. No to dobra, skoro Dziołchy ta poprzeczka tak wysoko zestawiają, to o tej poprzeczce i o tym wszystkim jeszcze dzisiaj z nimi poklachamy. Dzisiaj stoimy na scenie
klubu Ludzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pulsar, to dzielnica Wirek, to taka dzielnica blisko twojemu sercu, bo też niedaleko mogłaś tu przyjść Piechty na przykład, nie? No oczywiście, ja się wywodzę z osiedla, które tak potocznie jest nazywane Kątami. Ja. Tu niedaleko, jak dobrze popatrzysz przez okno, to widać blok moich rodziców, których oczywiście serdecznie pozdrawiam. Czekaj, bo ja teraz próbuję to zlokalizować w lewo tam twoje rodzice. Tak. A na wprost, jakby tej ściany tu nie było, to z balkonu bych widział wóz, bo tam moja uma mieszkała. Poważnie? Poważnie. No proszę. A za tą ścianą zaś mieszka moja uma, także ją umy na wirku, wiesz o co chodzi. No. Wiesz, to jest takie specyficzne miejsce dla mnie, bo ja tutaj właśnie stawiałam swoje pierwsze kroki, jeżeli chodzi o moją jakąś karierę muzyczną, bo już jako 5-latka uczestniczyłam tutaj w zajęciach tanecznych i mogę zdradzić Państwu, że wtedy, w tamtych czasach, niestety w Pulsarze nie było zajęć wokalnych. Ja ubolewałam nad tym, bo ja zawsze od dziecka wiedziałam, że będę śpiewała, że coś z muzyką na pewno musisz mieć. Tak. Byłam pierwsza zawsze na każde zajęcia. Filatelistyczna sekcja, baletowa, taniec nowoczesny. Wiesz, jeszcze była malarska wtedy, no ale niestety wokalnej nie było. Nie było. Nie było. Bo tak byś się zapisała. Oczywiście, że tak. Trzeba Państwu też przytoczyć taką historię, bo ta sala lat temu... No, inaczej wyglądała. Zupełnie inaczej wyglądała. Pierwsze kroki sceniczne tutaj też stawił Kabaret Drag, Marian Makula, Grzegorz Poloczek. I Grzegorz Poloczek nawet kiedyś we swoim jednym z monologów powiedział, bo nie wiem, czy pamiętasz, ta scena była taka, że nie było nóg widać. Tak, była taka zabudowana. Zabudowane i żarówki były wbudowane i Grzegorz Poloczek powiedział, że to jest jedyna scena w Polsce, kiedy możesz występować bez szewików. Tak. Teraz, no niestety, się to już nie udo, trzeba było mieć wszystko fajne widać. Lakszuły nowe przynieść. Dobrze, ale skoro te sekcje wszystkie, które tyś tam wzięła i se obrała i przećwiczyła, bo przypominam sobie, że w styczniowym wywiadzie powiedziałaś, że zadbocie o wprowadzenie, i tu mam tak podkreślone, nowych atrybutów tanecznych. Tak, jak najbardziej proszę, wszystko zgadza. Proszę zademonstrować nowe atrybuty taneczne. No widzisz, to jest tak, że te atrybuty będziecie mogli, drodzy Państwo, zobaczyć dopiero na koncercie, gdyż po pierwsze, to będzie kilka atrybutów, ja też tego nie ukrywam. I jedne z tych atrybutów jeszcze do nas jadą, właśnie z powodu tej sytuacji, którą mamy. Niektóre przesyłki bardzo długo niestety do nas idą i musimy na nie poczekać. Potem musimy je przetestować, wprowadzić je tutaj na te próby, także to jest naprawdę proces. A te, które już wprowadziliśmy, też musimy ze sobą zgrać, że na przykład nie może być tak, że dwa razy pod rząd jest ten sam atrybut. Bo to by się znudziło. No nie, to rozumiem. Tak, wiesz, to rozumiem. My to musimy wszystko logistycznie teraz rozegrać, żeby Państwo mogli postrzegać koncert w przyszłości, koncert zespołu Arkadia Band jako naprawdę show. No dobrze, to moi drodzy Państwo, dowiedzieliście się o tym, że atrybuty pojawią się, a jakie się pojawią, to jeszcze chwila będzie trzeba poczekać, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Nowy skład, nowa odsłona sceniczna, nowe atrybuty, tak? To wszystko jest trenowane, to wszystko jest ćwiczone właśnie w tym miejscu, ale też z tego co wiem, to stare utwory pojawią się, ale w nowych aranżacjach, z tego co żech zdążył zauważyć i usłyszeć. Powiedz mi, jak to procentowo będzie wyglądało? Wiele tych starych utworów, takich, co ludzie już znają, a wiele tych nowości. No, myślę, że tutaj i Ciebie, i Państwa zaskoczę, bo to będą wszystkie nasze płyty. Wszystkie płyty, które do tej pory zespół Arkadia Band wydał na świat, na światło dzienne, są w tej chwili przerobione przez nasz zespół na nowe aranżacje. Są to oczywiście te same piosenki, natomiast w takich nowoczesnych brzmieniach, w nowoczesnych aranżacjach. To wszystko dlatego, żeby można powiedzieć za 5, za 10 lat te utwory, żeby nikt nie powiedział, że one już takie jakoś przebrzmiały, że takie przestarzałe się zrobiły. Dlatego chcemy patrzeć troszeczkę bardziej w przyszłość i kierować swoje piosenki tym razem do nieco młodszej publiczności. O. A powiedz mi, nie boisz się tego, że ci stali słuchacze i stali fani Arkadii Band powiedzą, kurde, to już nie jest to? Wiesz co, na pewno ile ludzi, tyle gustów, tak? I ile ludzi, tyle opinii będzie. Zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast ci, którzy są takimi wiernymi fanami zespołu Arkadia Band, a w tej chwili ta grupa liczy około 90 osób, to strasznie nas mocno wspierają w tych dążeniach i wręcz bardzo pochlebne słyszymy opinie od tych osób, bo oczywiście testujemy w tak zwanych na naszych social media, takich zamkniętych grupach.
dajemy takie próbki utworów i porównujemy starą wersję z nową i powiem Ci, że nie spotkałyśmy się tutaj z dziewczynami jeszcze z opinią, że któraś nowa aranżacja jest gorsza od tej pierwotnej. Czyli robicie tak jak rozgłośnie radiowe, takie powiedzmy badania słuchalności. No tak, można powiedzieć taki research, wiesz, research robimy. A to bardzo często robi się w stacjach radiowych z racji tego, żeby uwiarygodnić, że dany hit, dany przebój należy do danego zespołu. Mhm. Był taki przypadek z zespołem Phil, który próbował w pewnym momencie z swojej kariery poeksperymentować i Szwedzi robili dla niego numer, ale właśnie odbiorcy powiedzieli, nie wierzymy w to, że to jest Phil, to nam się nie podobało. Piotrek ma tam po swojemu zaśpiewać. I mam nadzieję, że nie będzie tutaj tak w tym przypadku. Wiesz co, ja żeby wierzę... nie doznać tego szoku, nie? Atrybuty, same kobiety, piękne śpiewy. No wiesz, no na scenie tak, owszem, same kobiety, ale muszę tutaj też zaznaczyć, że w zespole Arkadia Band pojawią się mężczyźni, ale na razie, ciusza, na razie mamy jednego pana, realizatora dźwięku, mamy również realizatora światła, także tak powiem z doskoku, ale pojawią się też na scenie z nami mężczyźni, ale póki co na razie nie będę zdradzała więcej szczegółów, a jeżeli chodzi o to, co powiedziałeś wcześniej, na pewno będzie to szok dla niektórych naszych odbiorców, takich powiedzmy stałych, ale wierzę w to głęboko, że jednak docenią tą pracę, ten wysiłek włożony w to, żeby te nowe wersje powstały i że bardziej one przypadną do gustu. Że to jest ta dobra zmiana. Że to jest dobra zmiana, tak. To jest trudne hasło w dzisiejszych czasach. Dobrze, moi drodzy Państwo, stawiają na zmiana, na dobra zmiana. Jak będzie, sami się o tym przekonamy. Dorota, z tego co wiem, to pracujesz nad nową płytą. Mhm. Płyta z numerem 5. Tak jest. Jak te prace są daleko na chwilę obecną? No, na naszej piątej płycie pojawi się gdzieś około 14 utworów, ewentualnie plus bonus. Już czyli macie 18 zrobionych. No, muszę Ci powiedzieć, że mamy już 9. A no to i tak nieźle. No to bardzo już nieźle. Więcej jak pół. To znaczy, wiesz co, bo właściwie byłoby już pełna płyta, byłaby ona zamknięta, natomiast ja cały czas zmieniam zdanie i cały czas nie mogę, nie chcę dać się zaszufladkować. Bo to miała być dalsza część mojego pytania. Czy wszystko układa się po Twojej myśli? Generalnie tak. Tylko, ale? Że ja jestem osobą dość zmienną. Zmieniam zdanie często, bo wydaje mi się, że na przykład coś jeszcze można zrobić, coś poprawić, coś ulepszyć, a to, co zrobiłam do tej pory, a nie, to jeszcze możemy zmienić, wiesz, i to jest taka radość, słuchajcie, w tym tworzeniu tej płyty, to jest naprawdę prawdziwy proces twórczy. To nie jest tak, że ktoś przychodzi po prostu, a ten utwór, i już wszystko gra i buczy. Nie. Mi? To się cały czas szlifuje, mój drogi. Wiele czasu jeszcze ten proces twórczy będzie trwał? Ja myślę, że płyta piąta powstanie na pewno w tym roku. Obiecuję, tak? Obiecuję. Czy mogłabyś powiedzieć, w którym roku? Bo w tym roku to można potem różnie wykorzystać. W tym roku 2021. 2021. Tak. Dobrze. Państwo sami słyszeliście, Dorota Pacholesz obiecała, będziemy to egzekwować. Tak jest. Na różne sposoby. Uuu. No, tymi pytaniami w końcu kiedy będziesz chciała, żeby Ci zadać. Napiszesz taką listę pytań i zakarają Ci je będę za dobu, a Państwo będziecie mogli słuchać odpowiedzi. Dobrze, bardzo Ci dziękuję za to, że mógł gościć na Waszej próbie. Pozwolicie, że jeszcze się napawam troszkę chwila tym, co tu się dzieje i tym, jak pięknie się poruszycie po tej scenie. A moimi gośćmi były, to jest fajne, że w tym zespole mogę powiedzieć były, proszę bardzo, to zacznijmy od tej strony. Ewelina Tadej, Julia Szarafińska, proszę bardzo, Sylwia Garbaty, no i oczywiście Wonder Woman zespół Arkadia Band, Dorota Pacholesz. A ja pozdrawiam naszą panią menadżer Bernadette Brejze i naszego realizatora Marka Mazów. Cały skład Ino Unos specjalnie do Was.